Bardzo liczna obsada tego jedynego biegu na 3000 metrów, bo aż 24 zawodników pojawi nam się za moment na bieżni. Nazwiska zawodników będziemy sobie teraz oglądać. Na liście startowej pod numerem 16 Jakub Abramczyk z RLTL Optim Radom, wicemistrz Polski sprzed roku. Jedyny medalista, który się ostał z Bielska Białej, bo złoty Maksymilian Zawiślak i brązowy Michał Mirek już w kategorii U20 startują w tym sezonie. Abramczyk oczywiście faworytem do tego, żeby tutaj sięgnąć po złoty medal, bo on jest liderem krajowych tabel z wynikiem 8:30:18. Jego tegoroczna życiówka poniżej 9 minut spośród zawodników w tym biegu. Także Tomasz Czubak. Tutaj oczywiście nie mylić z tym Tomaszem Czubakiem, reprezentantem KS MOSM Bytom, 8:50:54. To jest aktualny halowy wicemistrz Polski na 2000 metrów. Piąty był przed rokiem w Rzeszowie na 1500 metrów ten zawodnik. Poniżej 9 minut także Kamil Cichowski. 8:49:70, tegoroczna życiówka wicemistrza z mistrzostw Polski w sztafetach, które pokazywaliśmy w sztafecie mieszanej 4x800 metrów. No i to jest ten tercet najszybszych w kraju. No i kandydatów do medalu, ale jak to będzie wyglądać? Przekonamy się za 3 kilometry. Nie ma Konrada Kadeckiego w stawce z PLKS-u Gwda Piła, więc ostatecznie, jeśli to było jedyne wycofanie się przed rozpoczęciem rywalizacji, 23 zawodników rozpoczęło bieg. No i najlepiej rozpoczyna oczywiście Jakub Abramczyk, numer niebieski, bo on jest liderem krajowych tabel, przypominamy. Ten najlepszy czas uzyskany przez Abramczyka, podopiecznego Artura Błasińskiego, uzyskał podczas meczu lekkoatletycznego w Ptuju. On wygrał tę rywalizację właśnie na 3000 metrów. Brązowy medalista zeszłorocznych mistrzostw Polski w biegu przełajowym w kategorii U18. Złoty medalista także, jeśli chodzi o rywalizację drużyn tej konkurencji. No i mistrz Polski juniorów młodszych z tego roku już na 2 km z hali z Rzeszowa. Wielu znakomitych lekkoatletów ma Optima Radom. Jednym z nich jest właśnie Adamczyk, który nadal przewodzi stawce tuż za nim Tomasz Czubak. W tym roku, jeśli chodzi o płaskie 3000 metrów w Europie, a Håkon Moeberg, Norweg, prowadzi 8:01:78. Czas Abramczyka to jest 20 wynik na listach European Athletics. Czołową dziesiątkę domyka Manuel Zanini, Włoch. 8:19:22. To tak w przełożeniu oczywiście, jak to się wszystko w rywalizacji indywidualnej w kontekście areny międzynarodowej układa, jak można plasować te rezultaty osiągane przez naszych długodystansowców w kategorii U18. Oczywiście płaskie 3000 metrów to jest najdłuższy dystans biegowy rozkrywany na mistrzostwach Polski U18, bo jeszcze mamy chody sportowe na 10 i 5000 metrów. Na miejscu trzecim Jakub Skrzypczak. Ta przewaga liderów, czyli Abramczyka i Czubaka, to już kilkanaście metrów. Do końca jednak blisko 5 okrążeń. Cieszy spora liczba kibiców, która jeszcze została do samego końca na trybunach Stadionu Śląskiego. No oczywiście
tutaj ktoś się może popukać po czole, gdzie ci kibice, ale oni są usadowieni tutaj pod nami na tej trybunie, gdzie ustawione są nasze kamery przy prostej startu meta, więc ich nie widać, ale proszę mi uwierzyć, oni są i oni gorąco dopingują swoich kolegów, koleżanki, bliskich, którzy biorą udział w rywalizacji. Urwał się Jakub Abramczyk teraz Tomaszowi Czubakowi. Oczywiście Tomasz Czubak to mistrz świata w sztafecie 4x400 metrów. Oczywiście ten drugi Tomasz Czubak. Ten starszy. Ze Słupska pochodzący. I trener Marka Zakrzewskiego. Dokładnie, rekordzisty Polski na 100 metrów w AML-u. Trenują razem. Ten Tomasz Czubak, którego tutaj mamy jeszcze na sukcesy, pracuje, ale tutaj dzielnie walczy o to, żeby przynajmniej na drugim miejscu się uplasować. Udało się to w Rzeszowie, to już mówiłem, na 2000 metrów pod dachem. Teraz ma kilkadziesiąt metrów straty do Abramczyka, ale dzielnie walczy o to, żeby jak nie dogonić jego, to żeby nie dać się przegonić przez pięcioosobową grupę, która z kolei dybie na to drugie miejsce. Wiemy z kolarstwa, że taka pięcioosobowa grupa pościgowa potrafi zmęczyć, oszczędzić więcej sił, aniżeli tak samotnie biegający, tak jak właśnie w tym momencie Tomasz Czubak. Ma jednak jeszcze zawodnik z Bytomia tych kilkadziesiąt metrów przewagi. Za nami dopiero 5 minut tego biegu. Pytanie, jak zmagazynują resztę sił biegacze na te ostatnie kółka. 3 pozostały do końca rywalizacji. Cały czas Abramczyk prowadzi z wyraźną kilkudziesięciometrową przewagą nad Czubakiem. Potem ta pięcioosobowa grupa też jakieś 80 metrów za plecami zawodnika, który reprezentuje MKS MOSM Bytom. I potem znowu kilkadziesiąt metrów przerwy i reszta stawki, która w taki wąż się rozciągnęła na naszych ekranach przez moment. Jakub Abramczyk. Teraz widzimy tę grupę walczącą o trzecie miejsce. Ona zaczyna się rozrywać. Już tylko 4, a w zasadzie 3 zawodników za plecami Abramczyka i Czubaka. Abramczyk już na drugim łuku trzeciego od końca okrążenia, a więc mniej więcej 900 metrów pozostało mu do mety. No, delikatnie Czubak jakby te 2-3 kroki bliżej Abramczyka, ale to cały czas jest oczywiście ogromna różnica na korzyść tego, który biegnie z niebieskim numerem startowym. Rozrywa się ta grupka pościgowa za Czubakiem, zatem on w coraz to bardziej komfortowej sytuacji. Zaczyna się rozrywać i ta jeszcze następna grupa zaczyna powoli tę trójkę w tym momencie na miejscach 3-4-5 doganiać, a więc tutaj jeszcze walka o najniższy stopień podium zamknięta w żaden sposób nie jest. Nie wiem, czy nie Kamil Cichowski w tym momencie na trzecim miejscu. Tak jest, charakterystyczny strój bydgoskiego Zawiszy. On prowadzi tę trzecią grupę. O właśnie, teraz jak na dłoni widzimy Cichowskiego. Tutaj jeszcze Łaba i Paweł Rafiński też obok zawodnika z kujawsko-pomorskiego, Kamil Cichowski, który ma rekord życiowy na 3000 metrów z Włocławka z czerwca tego roku, 8:49.70. No i już ostatnie okrążenie pozostaje Jakubowi Abramczykowi w walce o tytuł mistrza Polski na dystansie 3000 metrów. Już raczej nikt mu tego złota nie odbierze. Abramczyk, który miał srebro w Bielsku Białej, teraz o jedno miejsce pod nieobecność starszego już Zawiślaka, będącego kategorię wyżej, przesunie się. Czubak biegnie po drugie miejsce, chociaż jeszcze nie może czuć się w 100% pewny swego. Natomiast na trzeciej pozycji cały czas jest Cichowski, ale razem z Łabą, zdaje się, biegnie na tej trzeciej pozycji. Tak jest, to jest Karol Łaba, zawodnik LKS-u Znicz Biłgoraj. Oni doganiają Czubaka, coraz mniejsza różnica między
trzecim w tym momencie Cichowskim, a drugim Czubakiem. Jeszcze tylko 200 metrów pozostało im do mety, a Abramczykowi już 100, może 120 wybiega na finiszową prostą ten, który sięgnie po tytuł mistrza Polski. Już się cieszy, już celebruje ten tytuł Jakub Abramczyk, a tutaj widzimy tych, którzy dogonili Czubaka, więc jednak Cichowski z Łabą między sobą rozstrzygnął walkę o srebrny medal, Abramczyk wygrywa, ale przenosimy się do tych, którzy ścigają się o drugie miejsce. Zawodnik Zawiszy Bydgoszcz na ostatnich metrach przyspiesza i to chyba jednak Kamil Cichowski, tak jest, ze srebrnym medalem brąz dla zawodnika Znicza Biłgora i Karola Łabę, a ten biedny Tomasz Czubak, który przez 2800 metrów biegł na pozycji medalowej, ostatecznie na czwartym miejscu kończy rywalizację. Żal go trochę, ale taki jest sport. Trzeba metę przekroczyć na medalowym miejscu, żeby z krążka miejsce na podium się cieszyć, a nie już świętować to gdzieś w głowie na 200 metrów przed metą. 8:36.95 to czas Jakuba Abramczyka, z którym wygrywa dzisiejszą rywalizację Cichowski. 8:46.63, a więc rekord życiowy poprawiony o 3 sekundy, 8:47.69 to z kolei czas Karola Łaby. On ten rekord życiowy poprawia o prawie 15 sekund. 9:02.49 dotychczas najlepszy wynik Karola Łaby. Świetny bieg w jego wykonaniu. Specjalisty od przełaju, bo co prawda przegrał z Cichowskim na finiszu. Zabrakło tego doświadczenia, tej mocy na finiszu, no, która potrzebna jest w rywalizacji takiej ramię w ramię na stadionie, no ale i tak kapitalny czas patrząc przez pryzmat umiejętności na tym etapie kariery Łaby, no i medal piechotą nie chodzi, a nawet jak chodzi, to trzeba go dogonić i podnieść. Dużo rekordów życiowych oczywiście. Czołowej dziewiątki, bo tyle na razie wyników pojawiło się w systemie. Tylko Czubak i Abramczyk nie poprawili najlepszego wyniku w swojej karierze. Docierają ostatni zawodnicy do mety. Pierwszy medal Optim Radom, od razu złoty, a więc województwo mazowieckie ma już 3 złote krążki, bo AZSWF Warszawa oraz Filipides Teresin, także po jednym złocie. A na naszych ekranach jeszcze potwierdzenie tego biegu z udziałem Abramczyka, który zgarnął złoty medal, srebro dla Cichowskiego, brąz natomiast powędrował do Karola Łaby. A kończąc wątek jeszcze ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży, to tylko dopowiem, że jeśli chodzi o sporty letnie, to po raz piąty województwo śląskie podjęło się inicjatywy organizacji tej ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży. Ostatni raz w roku 2018. W międzyczasie jeszcze w 2020 rozegrane tu były zawody w ramach OOM w sportach zimowych.